Co prawda mamy poniedziałek, ale już teraz pragnę Państwa poinformować o pewnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w najbliższy weekend. I bez dwóch zdań można powiedzieć, że właśnie w najbliższy weekend Skoczów będzie najgorętszym miejscem na mapie województwa śląskiego, a to za sprawą 52 dni Skoczowa, o których porozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi Julia Raszka, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, integrator Skoczowy. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jest również z nami kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Skoczowie, pan Jan Stebel. Witam. Dzień dobry. Województwo śląskie. Mieszkańcy tego regionu znają Skoczów, a mieszkańcy innych regionów Polski pewnie też, jeżeli wybrali wizytę na przykład w Wiśle, Bielsku Białej, w Cieszynie, no bo przez Skoczów się przejeżdża. I zazwyczaj tam trzeba się na światłach zatrzymać i można dookoła rozejrzeć się, jakie to piękne miasto. A to tylko kawałek z tego, co można zobaczyć, wybierając wizytę w Skoczowie. Dokładnie, z przysłowiowej Wiślanki można tak naprawdę zobaczyć tylko fragment Skoczowa, ponieważ Skoczów to są wspaniałe, niewysokie wzgórza, dostępne dla każdego. To jest rzeka Wisła, w końcu, która przepływa przez całą długość gminy Skoczów. Również są to wspaniałe trasy, ciche, gdzie można rowerami pojeździć na długie, wspaniałe wycieczki. No i oczywiście starówka. Zabytkowa starówka, to się można naprawdę zatopić i zapomnieć o Bożym Świecie. No jeżeli już mówimy o Bożym Świecie, to wzgórze Kaplicówka z Krzyżem Papieskim, z którego jest, myślę, że możemy tutaj śmiało powiedzieć, najpiękniejsza panorama Beskidów, Beskidu Śląskiego. Ale też jest pewna historia, bo już od ponad 5 dekad co roku organizowane są właśnie Dni Skoczowa. Dokładnie tak, bardzo jesteśmy z tego dumni, że od ponad pół wieku spotykamy się w Skoczowie. Najczęściej jest to drugi weekend czerwca. Jest bardzo kolorowo, jest program dla wszystkich, także i najmłodsi, i ci starsi, i ci najstarsi mogą się u nas pojawić, nie nudzą się nigdy. Odczarowujemy też pogodę, bo takie przysłowie gdzieś krąży po Skoczowie, że jak Dni Skoczowa, to oczywiście pada. Nieprawda, ostatnimi laty jest o wiele ciekawiej, deszczu jest o wiele mniej. A deszcz czemuś pomaga, ale o tym może troszkę później powiemy troszkę szerzej. W tym roku program bardzo, bardzo ciekawy, ale tutaj trzeba jeszcze coś zdradzić. Ciekawy jest również pan prowadzący nasze Dni Skoczowa, ponieważ od lat już kilku jest nim obecny tutaj z nami w studio pan Mirosław Riedel, za co bardzo dziękujemy i cieszymy się, że znowu będziemy pana gościć na skoczowskim Dziękuję rynku. Za zaproszenie. Drodzy Państwo, możemy się tam spotkać. Obecność obowiązkowa. A jeżeli mówimy o tych gwiazdach na scenie, no to wzorem ubiegłych lat, kiedy miałem przyjemność i okazję zapowiadać właśnie artystów, którzy wystąpili na scenie ustawionej w rynku w Skoczowie, no to w tym roku również zapowiada się bardzo gorąco podczas Dni Skoczowa. Te dwa dni, sobota i niedziela, do Skoczowa, na ziemię skoczowską, przyjadą naprawdę wspaniali artyści, top of the top. Ci bardzo rozpoznawani, znani z pierwszych miejsc na listach przebojów. Może zacznę zdradzać, że w sobotę odwiedzą nas ci, którzy nie grają w stereo oraz ci, którzy mają czerwone usta, czyli oczywiście Demono i zespół Red Lips. To sobota, a niedziela będzie należała do Izabeli Trojanowskiej, no i do osoby znanej na Śląsku, myślę, bardzo dobrze, do Krzysztofa Respondka, który będzie pokazywał troszkę śląskiego humoru, nie tylko skoczowianom, ale też i oczywiście naszym gościom. No i nie zabraknie również w jego wykonaniu znanych hitów, które posłuchamy. Drodzy Państwo, kiedy rozmawiałem z panią dyrektor na temat programu, to szukałem zapewnienia, że będzie ten dobry zespół Demono z Andrzejem Krzywym. I tutaj też pragniemy zapewnić, że tak, nie będzie żadnych podróbek. Przyjedzie sam Andrzej Krzywy i zaśpiewa największe hity. Będzie się można włączyć do wspólnego śpiewu i razem z zespołem Demono przeżyć niezwykły koncert. Ale, drodzy Państwo, scena również będzie należała do młodych talentów, czyli do tych osób, z których Skoczów jest bardzo dumny. Dokładnie tak. Miejskie Centrum Kultury Integrator, organizator imprezy, po raz kolejny zaprasza młode talenty, pokazuje, promuje młode talenty, które no
gdzie i jak mają nauczyć się tych występów, tego wchodzenia na dużą scenę, no na mniejszej troszkę scenie, czyli na tej naszej skoczowskiej. I tam zapraszamy uczniów Mariusza Śniegulskiego, osoby, która no, jest bardzo znana na naszym terenie, świetnie śpiewa, świetnie gra i takie występy instrumentalno-wokale towarzyszą naszej imprezie od kilku lat, w tym roku również przed nami. I tu mówiliśmy wiele tych takich atutów, z których słynie Skoczów, ale zapomnieliśmy powiedzieć o jeszcze jednym bardzo ważnym elemencie garderoby, z którego słynie Skoczów, to beret, bo jest wytwórnia kapeluszy. No i w tym roku jubileuszowa 20. edycja konkursu na najdalszy rzut beretem. No, skoro 20 już lat historii, to pewnie są stali uczestnicy, są rekordziści, ale także pewnie jest już wypracowana technika, jaką rzuca się beretem, by osiągnąć jak najlepszy wynik. Z tą techniką to tak troszkę trudno, nie ma dobrego przepisu, ale jest ktoś, kto pomaga, może coś bardziej niż ktoś. Jest to właśnie deszcz, o którym była mowa, bo swego czasu, rok 2005, kiedy to rekord został pobity i od tej pory nie ustanowiono nowego przez pana Józefa Adamika Sochab, prawie 38 metrów z tego co pamiętam, to właśnie padało. I beret troszkę tak tego deszczu nałapał, nasiąknął nim, był cięższy i dlatego szybował tak daleko. No a w tym roku chcemy te 20 mistrzostwa też ożywić w jakiś inny sposób. Będą dodatkowe nagrody, nie tylko medale, które zwykle najlepsi z najlepszych otrzymują. Będą takie czapeczki, tutaj mamy akurat pokazane dla wszystkich uczestników, a dla tych, którzy rzucą najbliżej 20 metra, też specjalne upominki. Drodzy Państwo, to wszystko w najbliższy weekend w Skoczowie, na ziemi skoczowskiej, podczas 52 dni Skoczowa. Rozpoczyna się wszystko już w piątek na targowisku miejskim rajdem starych zabytkowych pojazdów. Tak, rajd synchroniczny pojazdów zabytkowych i warto podkreślić, że jest to nocna edycja tego rajdu. Automobil Klub Cieszyński, organizujący czy barburkę słynną, czy różne inne tego typu atrakcje, nigdy nie zahaczył o noc. Zwykle była to dzień, a my bawimy się w nocy. Tak, rozpoczynamy Dni Skoczowa o 20.30, a od 21.00 właśnie na targowisku miejskim. No, stare samochody, stare pojazdy, bo nie tylko samochody, z jedynką też taka specjalna atrakcja, ktoś ciekawy pojedzie. Radzimy, kto to będzie. Trzeba po prostu wybrać wizytę na ziemi skoczowskiej w najbliższy weekend. Od piątku do niedzieli moc atrakcji, a to wszystko podczas 52 dni Skoczowa. Możemy tam się spotkać. Ja na pewno tam będę, a Państwo wybierzcie się do Skoczowa. O tym wydarzeniu opowiadali moi goście Julia Raszka, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Integrator w Skoczowie oraz Jan Stebel, kierownik Biura Promocji Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękujemy. Państwu dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Kolejne Cafe Silesia w czwartek. Myślę, że wtedy znowu będą kolejni ciekawi goście i ciekawe tematy. Do zobaczenia.